Siemaneczko ludzka, z tej strony Mister Adamo 15. Dziś kolejny podwórkowy vlog, kolejny vlog z Malucha, czyli seria Adam w Maluchu. No, na wstępie chciałbym Wam podziękować bardzo, ale to bardzo serdecznie za ogromną oglądalność tego pierwszego odcinka, w którym jechałem sobie tym oto maluszkiem. Obiecałem Wam, że gdy będzie aktywność, będzie i coś lepszego, zarazem takiego serca, i będą to oględziny. Oględziny, wszystko krok po kroku, powiem Wam, co tam będę chciał zrobić w nim i tak dalej, i tak dalej. Chociaż w nim będę chciał robić wszystko, ale to co z grubsza będę mógł Wam o tym powiedzieć. Zaczniemy od wnętrza i po prostu po kolei będziemy lecieć. No, w poprzednim odcinku, chyba żeby się tu nie pomylić, wybiliście 1600 chyba łapek, bo tak mi się zdaje. Nie będę tutaj wymyślał, ale tak mi się zdaje, że 1600 wyświetleniami, no o wiele, wiele więcej niż przypuszczałem, i liczę, że pod tym odcinkiem też będzie taka sama oglądalność i też tyle samo komentarzy z Was, a zarazem w tym odcinku będę chciał jeszcze większego zaangażowania od Was, gdyż będę o czymś mówił i liczę, że będziecie mi pomagać, bo na pewno mieliście do czynienia z maluchami nie tylko, jakby to powiedzieć, jedna czy dwie osoby, ale większość, i oczywiście zawsze jest jakaś pomoc w częściach, bo to w tych czasach no jest najważniejsze, bo trochę brakuje mi, a chcę coś nowego, ciekawszego. Więc co, zaczynamy po kolei. Ja tu przekręcam sobie kamerkę w tą stronę i Wam pokazuję. Nie widzieliście jeszcze wnętrza, to macie kierownicę piękną, cudowną. To też będę chciał może ją nawet zrobić. I ten cudowny zegar. Śliczny, cudowny. Jeszcze nawet kontrolki zapalę. Tylko przytrzymam sobie kierownicę. Tą kamerę. Kontrolka, nie wiem czemu mi się tu pali na zielono, ale okej. Oczywiście w kamerze, ale to są dwie czerwone, może żeby mi się tak źle odbija. Wszystko ładnie, wszystko pięknie. To jest ta uboga deska rozdzielcza, że tak mogę powiedzieć, bo jest troszeczkę inna. No, oczywiście światła, podgrzewanie tylnej szyby, awaryjki i chyba halogeny przeciwmgielne, tak mi się zdaje. No i ta cudowna spryskiwacze. To oczywiście popielniczka, nie będę musiał Wam mówić. No i ciąg dalszy tej strony, czyli Safari 5 radio unikatowe, podstawowe chyba w Maluchu. Przyznam szczerze, że jak już tak jesteśmy w ten deseń, to Safari, ja naprawdę nic do Safari 5 nie mam, to jest jedno z bardzo ładnych starych radii, i czy w 125, czy właśnie w Maluchu jest w sam raz. I przyznam szczerze, że jest to fajne, ale potrzebuję czegoś nowszego i będę chciał szukać. Może, że Wy będziecie coś mieli, podsyłajcie linki, a na pewno wykorzystam to. Obok dwie kontrolki od stopu i od kierunkowskazu, może Wam się nawet zapalą. Palą się? Zapaliły się. Zapaliły się. Kierunek? Zapalił się, ale to jest taki dodatkowy, bo oczywiście są też wszystkie sprawy na desce, ale także taki dodatek może wejść. Głośniczek, jakieś tam półeczka, nawiew, no i rączka. Otwieranie bagażnika. Otworzymy sobie, żeby już było. I co dalej? Wajcha zmiany biegów. Oryginalna może nie jest, ale to się zrobi. Dalej. Sanie to będzie tu gdzieś tu. Ta oczywiście od zapalania nie działa, bo jest automatycznie już w kluczyku, w zapłonie, w stacyjce. Ręczny. No i tak dalej. Siedzenia też może jakieś wyjątkowe nie są. Tamte drzwi są ogólnie do naprawy. I tak dalej, i tak dalej. Tu zobaczycie sobie całą górę. Jeszcze wyjdę zaraz i Wam pokażę, co dalej. Otworzymy sobie. O, drzwi bardzo fajne. Dużo do naprawy, jest dużo do lakierowania. Tu nie ma się co, jakby to powiedzieć, kłamać. Klimatyzacja działa z jednej strony, niestety tylko, więc ja to mówię, oczywiście klimatyzacja. No to jest fajna sprawa. No i tyle w temacie. Powoli sobie będę wysiadał, chociaż to jest tak wygodnie. Naprawdę polecam Malucha jako najbardziej wygodny samochód wszechczasów. No i co tutaj dalej? Otwierane
Nie wiem, powinno tak otworzyć mi się. Otworzyło się. Myślę, że fotele też pójdą do wymiany. Z tyłu fotele są bardzo ładne, ale myślę, że chciałbym pełną skórę tutaj akurat użyć. Podsufitka, jak widzicie, chyba sami też jest do wymiany. Znaczy, może tak bardzo do wymiany nie jest, ona jest bardziej do naprawienia i tak dalej, ale tu większość nie widzę. Wszystko po kolei będę robił. Pasy, jak widzicie, też do rozrobienia są, gdyż nie wciągają się, te już są dobre, więc to wszystko po kolei będziemy naprawiać. I co? Chyba wewnątrz to tyle. Pedały możecie sobie zobaczyć, jak nie widzieliście. I to chyba tyle z wnętrza. Lecimy na zewnątrz. Gigantyczny bagażnik przed Wami. Ale ja nie narzekam, bo jest bardzo fajny. Wszystko niepochowane są za matami, więc nie będę tutaj Wam nic odkrywał. Ale z bliska sobie możecie sobie popatrzeć, co my tu mamy. Czyli podręczne jakieś do bagażnika oczywiście tego... Na dachu oczywiście już go nie mam, bo nie jest mi przydatny. Tu jest schowany akumulator, koło, olej oczywiście, bańka dla benzyny, jakby mi się tam gdzieś zachciało dalej jechać i żebym miał dla pewności. Zbiorniczek na płyny i chyba to wszystko, bezpieczniki. Klapka powietrza. Myślę, że tutaj... Klapka trzyma się to dobrze. No i tyle. Z bagażnika. Kurde, matka, bagażnik zawsze mi się to myli. I można zamykać. Tu już nic. I ten pstryczek zawsze mi się podoba. Lecimy dalej. Na wstęp, wstępnie spraw lakierniczych będę chciał się zająć właśnie tym oto miejscem tutaj, gdzie jest właśnie kierunkowskaz. Z tej strony jeszcze nie jest aż tak fatalny. No i nie licząc błotnika. Ale błotnik swoją drogą. Ale na pewno to są te rzeczy, które chciałbym sprawdzić, bo mam lakier dobrany właśnie taki, bo możecie zobaczyć, że tu, chociaż pogoda dzisiaj nie jest zarąbista do nagrywania i pokazywania koloru lakieru, bo odcień nie widać niestety, tak jak gdyby było słonecznie, to byście wszystko widzieli. Więc tę stronę będę chciał zrobić na początek, bo mam trochę jeszcze lakieru. Koła. Piękne felgi z nakładkami jeszcze fiatowskimi, jak to się mówi. Bardzo fajne, ale myślę, że tu kiedyś aluski polecą. Kiedyś. Tu błotniczek jest do naprawy naprawdę totalnej. Cały samochód lacharsko jest do roboty, nie oszukujmy się. Taki klimat. Niestety dzisiaj Wam tylko pokażę wszystko z zewnątrz i wewnątrz, ale podłogi Wam nie pokażę, bo niestety nie wjadę na kanał, no bo mam samochód, a jest dzisiaj niedziela, nie oszukujmy się, w niedzielę nie będę się bawił. Co dalej? Jest do naprawienia cała ta strona, czyli drzwi ogólnie, czy będę chciał wyjąć, bo drzwi są do zrobienia, zamek nie działa. I właśnie ta klimatyzacja, o której mówiłem wcześniej. Klimatyzacja tylko działa od strony właśnie kierowcy. Tu o, ten odcień jednak widzicie. Świeżo naprawiony, nie przeze mnie. Ale no mówię, no tu wszystko trzeba zrobić. O luskach już mówiłem. Chyba tyle w temacie. O, możecie zauważyć, właśnie na dachu nie ma już bagażnika. Bagażnik można było na tym pierwszym zdjęciu, który Wam pokazywałem na wstępie. I co tu dalej? Myślę, żeby silnik sobie zostawić na koniec naszych oględzin. Będziemy sobie trochę do przodu. Co dalej? Zderzak będzie do zrobienia, to jest pewne. Na pewno będę też wymieniał tutaj klosze od kierunkowskazów, od świateł. Malowanie całego przodu, to jest pewne. Z tej strony to samo. Zderzak może jakoś nie jest wymagające, ale na pewno będę go restaurował. Opony oczywiście to są te uniwersalne, wiosna, lato, zima, więc tutaj nic nie będę robił, ale jak widzicie, to jest ta strona, o której mówiłem, ta z drugiej strony. Tutaj właśnie pierwszorzędnie pójdzie, bo zobaczcie, jak to wygląda. No i będę chciał zobaczyć właśnie lakier, jak się dobiera, bo jedna strona jest bardzo dobrze pomalowana, jedna rzecz, w której będę właśnie patrzył odcień do niej i będę dalej malował. Dalej tu, o, lustereczka kolejna sprawa, którą będę też chciał wymienić, i klamki.
oraz pióra wycieraczek. Takie rzeczy podstawowe idą na przód. I chyba to tyle. No i zaglądamy do komory silnika. Silnik piękny jak zawsze i bardzo łatwy. Dodając, cóż można powiedzieć, 652 oczywiście centymetry sześcienne, czyli podstawowo co być może. Silnik bardzo ładnie zadbany moim zdaniem, oczywiście może tu nie wizualnie, ale jakościowo bardzo dobrze się spisuje, nie narzekam. Największym mankamentem niestety tego samochodu jest właśnie blacharska sprawa tutaj części. Dużo malowania, dużo czyszczenia i tak dalej, i tak dalej. Może wszystkiego nagrywać nie będę, bo by mi to zajęło 2 lata, jak ja miałbym to nagrywać i robić, bo zawsze mi przedłuża się czas naprawy danego sprzętu, gdy jeszcze muszę to nagrywać. No niestety trzeba się wtedy przyłożyć bardziej i bardziej. Tu były fajne takie jeszcze osłonki właśnie na zimę. No teraz już, gdy jest trochę cieplej, je zdjąłem. Pewnie chyba widać na fotkach, może i nie, ale no to może wam kiedyś pokażę. Znaczy oczywiście 126P rządzi. Zamkniemy. Myślę, że tyle oglądalności. I co? No z tyłu zerzak to samo do zrobienia jest. No i lampa właśnie tutaj wstecznego. Tamta lampa. I to by było na tyle do oględzin naszej czwórki. Piękny maluch. Ogólnie dziękuję wam za w poprzednim odcinku za bardzo dużą tutaj liczbę łapek. Jeszcze raz wam właśnie dziękuję. No i co? Ja już zapraszam na ciąg dalszy właśnie akcji z maluchem, bo teraz główną serią właśnie będzie maluch. Myślę, że w następnym odcinku wam pokażę jeszcze jedną rzecz, ale to za chwilę o tym powiem. Na koniec właśnie jeszcze chciałem wam powiedzieć parę rzeczy, których nie mogę wam pokazać. Czyli zawieszenie. W zawieszeniu oprócz resora piórowego nic nie jest do wymiany. Na razie może tam parę odboi, ale to jeszcze zobaczę. Z silnikiem, jak już mówiłem, nic, tylko olej jeszcze wymienię. I tyle spraw związanych z silnikiem lub zawieszeniem. Podłoga moim zdaniem jest dobra do oczyśnienia, zakonserwowania i po robocie. No i to co wam pokazałem, no będę robił w następnym tygodniu, prawdopodobnie zaczynam pierwsze sprawy z nim, ale jeszcze właśnie myślę, żeby jeszcze zanim zacznę robić, jeszcze w następnym odcinku przejechać się nim i wam jeszcze właśnie najpierw chciałbym wymienić ten resor i przejechać się nim i dopiero już go potem zostawić i powoli wymieniać. Chociaż będę chciał tak naprawiać ten samochód, żeby nie stał on ciągle, tylko coś naprawić i znów się przejechać, bo to naprawdę jazda tym samochodem jest naprawdę znakomita. Ja wam dziękuję, liczę na naprawdę ogrom wyświetleń i znów tak dużo łapek, bo tak mnie to zmotywowało. Tam chyba, jak mówię, 1600, nie chcę strzelać, ale tak mi się zdaje, te 1600 łapek tak mnie zmotywowało, że właśnie teraz, w niedzielę w południe, wysiadłem i chciałbym to dla was nagrać, bo obiecałem wam, że będzie jak najszybciej. Ja wam dziękuję, łapkujcie, subujcie, komentujcie, trzymajcie się, na razie. Cześć!